Dzień dobry, witam Państwa w Kuchni w Świecie Optymalisty. W dzisiejszym odcinku omówię dla Państwa OptyClub News. Portal, który wspomagać Was będzie w odróżnianiu dobra od zła. Portal wynika z mojej wewnętrznej pasji, jest moją taką formą przekazania Tobie pewnej wiedzy o świecie, o mądrości ludzi, ale w taki sposób, abyś mógł czy mogła zmieniać świat na plus. Specjalnie w tym celu skonstruowałem logo klubu i dzisiaj do tego klubu zapraszam Was wszystkich, zapraszam ludzi dobrej woli, zapraszam wszystkich, którzy mają na celu dobro rodzaju ludzkiego. W treściach, które piszę do Państwa w swojej książce, właśnie wszystkie treści odnoszą się w niej do rodzaju ludzkiego, do nas, do ludzi. I mają one na celu pokazanie Ci, kim jesteś w przyrodzie, jaki jest Twój cel, jaka jest Twoja funkcja. I właśnie w chwilach, kiedy dzieje się coś niewłaściwego, coś złego, coś, co sprawia, że nie chcesz tutaj jakoś funkcjonować albo nie możesz funkcjonować z powodu choroby czy jakiejś złej sytuacji, mam nadzieję, że ten portal pomoże Ci wrócić do normy i robić dalej swoje. Uważam bowiem jako optymalista, że każdy z nas, ludzi, powinien żyć od narodzin aż do późnej starości. Jeżeli już cokolwiek robi, nasza praca ma służyć wydłużaniu życia, a nie skracaniu. To jest jakby taki warunek optymalisty, który stawiam. Jeżeli jesteś za tym, żeby wydłużać życie, a nie skracać, witam Cię w moim klubie, witam Was wszystkich serdecznie, chociaż pewnie nie słyszę Was jeszcze w tej chwili, ale żeby w przyszłości mieć możliwość komunikacji z Wami, wymiany wspólnej informacji na zasadzie Twoich własnych przeżyć, doświadczeń, prawdy, właśnie opracowałem ten portal, który chcę Ci go zaprezentować. Na początku możesz zetknąć się tutaj zbyt dużą ilością informacji, które to jest całkiem zrozumiałe, lecz pamiętaj, podobnie jak piramida egipskich, tak, ten portal OptyClubu News jest skonstruowany właśnie w taki sposób, aby mógł przetrwać jak najdłużej i pomagać ludziom zmieniać świat na plus. Zobaczcie. Zatem długo, nie będę się teraz w powstanie historii tego loga, ale opracowałem na razie takie logo, które symbolizuje, że jest to klub globalny dla wszystkich o międzynarodowej nazwie OptyClub, OptyClub po polsku, który ma w podstawie nazwę zdrowie, bo faktycznie będziemy musieli zacząć na początku od zdrowia, od przywróceniu zdrowia, od uzdrowienia siebie samych, żebyśmy my, wzmocniwszy nasz organizm, nasze ciało, mogli później faktycznie zmieniać świat na plus, po prostu mieć siłę do dalszej pracy. Więc to jest taka baza, to jest fundament, że będzie przypominał, że zdrowie to podstawa. Natomiast nie tylko tutaj będziemy zajmowali się samym zdrowiem. Ono będzie tłem, na którym funkcjonujemy. Dlatego w przypadku zdrowia, a wynika to z moich doświadczeń, z mojej pracy, tutaj znajdziecie informacje, którymi się zajmuję w tej chwili, które pozwalają, że mam jakieś tam środki na życie i mogę utrzymywać rodzinę. A moja działalność nazywa się Kraus System. Chodzi o system, o pewnego rodzaju porządek, który chciałbym wprowadzać w swoich działalnościach po to, żeby Wam to służyło. Oczywiście porządek w dziedzinie zdrowia społecznego. Zajmujemy się leczeniem schorzeń kręgosłupa. Informacje na ten temat znajdziecie tutaj. To, co nas odróżnia od pozostałej grupy osób w całej Polsce, to to, że wykonujemy usługi tak zwanymi prądami selektywnymi. Jest to temat bardzo ciekawy, który zainteresuje osoby, które chorują albo mają problemy z krążeniem. Dieta żółtkowa, kochani, to system porad i szkoleń z zakresu zastosowania albo opanowania podstaw dietetyki optymalnej. O tym będę mówił. Optymalizm to filozofia, którą starałem się opisać, o rodzaju ludzkim, które pokazuje, obrazuje czas, kiedy, jak powstał człowiek, co było przyczyną jego odstępstwa od normy, od odejścia właśnie, od zasad życia, czyli inaczej prosto mówiąc, co było przyczyną opuszczenia przez człowieka raju, albo czym był ten raj. To jest filozofia, która cały czas jest tłem
przepraszam, tego miejsca. Kuchnia Świat Optymalisty to blog, który właśnie umożliwia prezentację tych filmików. To już jest taka forma realizowania tej filozofii optymalizmu i wdrażaniu Ciebie w coś, co będzie, uważam, w niedalekiej przyszłości potrzebne, a mianowicie umiejętności łączenia skrajności w taki środek, który będzie dla wszystkich ludzi czymś wspaniałym, czymś fajnym. Oczywiście, jeżeli masz jakieś pytania, zapraszam Cię pod tym numerem telefonu. Jesteśmy dostępni, aby odpowiedzieć na pytania związane z działalnością Kraus System. W każdym razie Opty Club News jest to kolejny jakby taki produkt, który ma pozwalać robić swoje i ma też zachęcać Cię do zmieniania świata na plus. Jest on przemyślany i mam nadzieję, że w przyszłości będziesz z niego mógł sobie korzystać i dzięki niemu też pomagać ludziom. Ok, zobaczcie, tutaj jest taki domek, to jest oczywiście po kliknięciu w niego przenosimy się na stronę główną, na stronę OptyKlubu, na poziom OptyKlubu, ale o tym za chwilkę. Tutaj mamy strefę klubowicza, możecie poczytać o OptyKlubie, OptyKlubie News, co jest naszym celem, misją. Zobaczcie, że tutaj stawiam jakby na poznanie skali oceny rzeczywistości, ponieważ właśnie to właśnie według niej będziemy filtrowali tutaj informacje z całego świata. Wszystko robimy w ramach projektu Optymalist, który odczytacie sobie po kliknięciu w niego. No i tutaj zakładka zmieniać świat na plus, w jaki sposób, kto to robi, to sobie tutaj uzyskacie. Wiedza, jaka jest tutaj wykorzystywana w tym OptyKlubie, którą osobiście też wykorzystuję, to wiedza Arystotelesa, Stanisława Staszica, doktora Jana Kwaśniewskiego. Jest to wiedza, którą opisałem też w książce dla Was. Oczywiście promujemy tutaj Księgi Mądrości Salomona, Mądrość Seracha, a także wykorzystujemy wiedzę i mądrość chyba najlepszych blogerów, jakich znacie. To właśnie to narzędzie ma sprawić, że to wkrótce ja również poznam jeszcze jakieś inne wybitne postacie, które nie tylko te, które pokazują się w telewizjach, ale właśnie są wśród nas, tak jak my sami jesteśmy dla siebie źródłem informacji, ale to mają być ludzie, którzy robią to z pasją, robią to z powołania, prawdziwi blogerzy, którzy sprawiają, że faktycznie będziemy mogli zmieniać świat na plus. To proszę sobie tutaj przejrzyjcie. Przewiduję również organizowanie, jak widzicie, przepraszam, OptyKlub działa w internecie na razie i jest takim miejscem spotkania internetowego, ale tak mówię, przewiduję spotkania, które wcześniej już też wykonywałem próbnie, ale przewiduję spotkania lokalne, gdzie dla zainteresowanych osób będziemy mogli spotykać się fizycznie albo organizować spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy będą nam ułatwiać zmienianie świat na plus poprzez dostarczanie informacji na temat właśnie zdrowia, finansów i emocji. Uważam, że te trzy kategorie spotkań pozwolą nam fajnie żyć, sprawić, że projekt Optymalist, który Wam proponuję, będzie w pełni zrealizowany albo zrealizuje się kiedyś. To wewnętrznie uspokaja moją duszę. Ok, tutaj mamy jeszcze dołącz do klubu. Dobra, kochani, przechodzimy do omawiania teraz samego klubu. Dobra, zobaczcie, tutaj mamy strefę newsów. Portal po prostu przetwarza informacje, które zdobywa z internetu, które pochodzą właściwie od Ciebie. Dostarczasz mi je, nie wiem czy wiesz, ale Messengerem, WhatsAppem, SMS-em bądź też za pomocą maila. Wszystkie te informacje znajdziesz w zakładce kontakt i te informacje właśnie wpadają do klubu. Klub jest miejscem filtrowania informacji. Jak wiecie, żyjemy w chaosie informacyjnym, tych informacji jest multum i ludziom jest coraz trudniej odróżnić dobro od zła. Ludzie też nie wiedzą, w jakim czasie na przykład żyją, że żyjemy w czasie wielkiego dobrobytu, jakby zapomnieli wcześniej, jak żyli ich przodkowie czy nasi przodkowie i nie potrafią dzisiaj docenić wartości ich pracy, która sprawiła, że żyjemy, powiedzmy, w pewnym sensie w pewnym bogactwie, tylko go może nie dostrzegamy. I aby Wam o tym przypomnieć, właśnie OptyKlub rozróżnia, OptyKlub rozróżnia czy dzieli informacje na trzy kategorie.
które mają ci pomóc zmieniać świat właśnie na plus. Te informacje są podzielone pod kątem oddziaływania na ciebie energii, czyli pod kątem tego, co daje ci życie, albo co ci to życie odbiera. Inaczej, to, co skraca życie, albo to, co wysysa z nas energię, która jest nam potrzebna, która mobilizuje nas do pracy właśnie nad powrotem do normalności, do czasu, w którym jesteś wolny, do czasu, w którym możesz zmieniać świat na plus, czy możesz wydłużać życie, czy żyć do późnej starości, no właśnie znajdują się w strefie minus. Strefa minus, tutaj, jak sama nazwa mówi, panują negatywne rzeczy. Być może nie zgodzisz się, że niektóre wiadomości trafiają do strefy minus. No wtedy postaram się zrobić filmik, aby uzasadnić, że dlaczego będą to strefy, znaczy newsy strefy minus. W strefie zero, czyli tutaj na poziomie optyklubu, mamy informacje związane z życiem od narodzin aż do późnej starości. Czyli tu mają się znaleźć te informacje, które nawet po twojej śmierci sprawią, że ci ludzie będą ciągle to samo przeżywać, co ty dzisiaj. Będą się tym samym podniecać, co ty dzisiaj. Robić to samo, co ty dzisiaj. Więc to są normalne rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy zdrowym gatunkiem, który żyje od narodzin aż do późnej starości. Cel tej starości został określony, czytaj, przez proroka Izaasza, który pisze, że najmłodszy każdy z nas jako człowiek powinien umrzeć w wieku 100 lat, a nie dożywać 100 lat będzie znakiem klątwy. Więc tutaj raczej zamieszczamy informacje na poziomie optyklubu, na poziomie optymalizmu, czyli w strefie zero, które mają pokazywać czy uczyć nas, jak mamy żyć, żebyśmy mogli do tej starości sobie swobodnie żyć, bez wojen, bez konfliktów, bez wcześniejszych chorób. Ok? No więc właśnie, tu jest taka strefa normalna, która łączy tych wszystkich ludzi, wszystkie skrajności w jedną całość. W strefie plus natomiast znajdą się już rzeczy, które będą potrzebne wszystkim ludziom, aby każdy je zechciał poznać, odkryć, zrozumieć. To są rzeczy związane z nauką, to są rzeczy związane z prawdą, czyli to, co sprawia, że dzięki odkryciu praw i zasad otaczającej rzeczywistości my i przyszłe pokolenia możemy żyć jeszcze lepiej. To tak w krótkim założeniu. W następnym odcinku omówię, jak wyglądają newsy i budowa portalu w strefie zero.